Bartku, mocno odczułeś fizycznie wczorajsze boje z Chorwatami? No na pewno było ciężko. Wiedzieliśmy dobrze, że Chorwaci grają bardzo ostro i tego się spodziewaliśmy. No i tak było, tak. Na kole nie było łatwo. Trzeba było szukać miejsca dla siebie i robić posłon dla chłopaków. No i mecz był bardzo ciężki, tak, bo to wczoraj widać. Pierwsza połowa była taka, że mieliśmy naprawdę nadzieję na to, że po latach uda się wreszcie Chorwację pokonać. Graliście naprawdę dobrze. No i potem przyszły te feralne pierwsze minuty drugiej połowy, kiedy odjechali wam. No my też mieliśmy taką nadzieję. Naprawdę wyszliśmy bardzo skoncentrowani w pierwszej połowie i tak samo jak w drugiej. Tylko że w pierwszej naprawdę wszystko fajnie funkcjonowało. Atak pozycyjny graliśmy super długo i czy to była obrona 5-0, czy 6-0, czy 5-1. Wszystko dobrze funkcjonowało. W obronie też byliśmy stabilni, może nie aż tak dobrze jak z Szwecją, ale to była ta nasza obrona. No niestety, początek drugiej połowy troszeczkę zachwianie formy i uciekli nam na 2-3 bramki i kontrolowali to do końca. Sławek po meczu powiedział, że być może zabrakło wam trochę sił, że nie zdążyliście się zregenerować, odpocząć po meczu ze Szwecją 24 godziny wcześniej. Tak było? Nie, no ciężko teraz coś powiedzieć, czy tak było, czy nie. No na pewno no Chorwaci też grali wcześniej, tak? Też grali przed nami, też mieli tylko 20, czy tam 26 godzin, może 2 godziny więcej. No ciężko coś powiedzieć. No jakieś małe detale, tak? Troszeczkę sprytu, troszeczkę cwaniactwa ze strony Chorwatów. I troszeczkę może zimnej głowy w ataku pozycyjnym, ale naprawdę nie było dużo, brakowało niewiele, żebyśmy to my się cieszyli i grali w półfinale. A ja się cieszę, że jedziecie do Herning, bo tam będą grały tylko najlepsze drużyny tego turnieju, 6 najlepszych zespołów. Ja bardzo się cieszę, że jest tam reprezentacja Polski, że zostajecie do końca mistrzostw. No na pewno, też się cieszymy, ale jeszcze bardziej byśmy się cieszyli, gdybyśmy grali o te wyższe lokaty. No ale macie mecz o 5. miejsce z Islandczykami, rywal taki, z którym no pewnie chce się zrewanżować za parę porażek w ostatnich latach. No na pewno. W ostatnich latach ciężko nam się z nimi grało. Tak mi się to pokazały, to nie tylko nam się ciężko z nimi grało, ale każda potęga, czy to Dania, czy Hiszpania, czy Węgrzy, mecze są bardzo zacięte i nie odpuszczają. Na pewno też nie odpuszczą w tym ostatnim meczu i jesteśmy gotowi na tą walkę. Mamy jeszcze trochę czasu, ale podejmiemy rękawice i będziemy walczyć o zwycięstwo. Macie jeszcze siły, żeby się zmobilizować na ten ostatni mecz? Zawsze mamy siły.